No dzień dobry, dzień dobry. No cóż, kolejny dzień przed nami. Właśnie ogarnęliśmy się z kawką poranną. Teraz szykujemy pomału naszego kampera. No i co, zabieramy się z tej Bułgarii, z tych słonecznych plaż i złotych piasków i ruszamy w drogę powrotną. No niestety, co dobre, wszystko się kończy i to szybko, więc mamy przed sobą, zaplanowaliśmy sobie dwa noclegi, jeszcze dwa postoje w drodze powrotnej, żeby się nie spinać. Przy okazji chcemy zmienić trochę trasę, nie jedziemy dokładnie tak samo, jak dojeżdżaliśmy tutaj, tylko jedziemy sobie troszeczkę inną częścią Rumunii i troszeczkę inną częścią Bułgarii, żeby zobaczyć coś zawsze tam ciekawego, nie powielać tej samej trasy. No i co, tak myślę, że dzisiejszy nocleg spędzimy albo gdzieś w Transylwanii jeszcze, w części Rumunii, albo na Węgrzech, jak przejdziemy granicę. Zobaczymy, jak się będzie jechało, jakie będą chęci, no i zobaczymy, co po drodze jest fajnego. No chcielibyśmy stanąć też w jakimś fajnym miejscu, nie na parkingu jakimś zwykłym, czy na stacji benzynowej, bo to jest mało fajne. A mamy jeszcze, jak powiedziałem, dwa noclegi zaplanowane, także na pewno gdzieś w Rumunii, tudzież na Węgrzech, ewentualnie drugi zrobimy gdzieś na Słowacji albo u nas w polskich Tatrach. Zobaczymy. No także Basia jeszcze dopija kawę i ja biorę się za ogarnięcie teraz wszystkich przyłączy, opakowanie jakieś tam rzeczy. No i co? I ruszamy w drogę. A wy pojedziecie z nami. Mam nadzieję. Co nie chcesz nic mówić? Ale nie mam browara. No, my zjechaliśmy z autostrady, będąc jeszcze w Bułgarii. Zajechaliśmy sobie na taki pierwszy parking, który jest po zjeździe z autostrady. No i zjedliśmy sobie śniadanko, bo rano była tylko kawka. No ale zobaczcie, taki widok za nami tutaj jest. Jest to hotel, jakiś sklep był i tak dalej. I no jest to nieczynne, opuszczone, widać, że to nie działa. No widać, że to jeszcze funkcjonowało do niedawna, a teraz jest pusto. Wydaje mi się, że to jest wina tego, że jednak tych mniej turystów trochę tu przyjeżdża i część tych takich biznesów po prostu popadała. Takie mam odczucie, bo to nie jest jedyne miejsce, które mijaliśmy po drodze, które wygląda właśnie w ten sposób. No widać, że to funkcjonowało, a już teraz jakieś na pewno rok czy ponad rok stoi puste. No cóż, czasy są takie, jakie są, turystów na pewno jeździ mniej. No nic, wszyscy jakoś muszą sobie radzić. No i tyle. Dobra, będziemy się poruszać dalej, jeszcze jesteśmy w Bułgarii, tak jak mówiłem, poruszamy się ku granicy rumuńskiej. No i plan jest na dziś taki, żeby dojechać w granicę, przejechać granicę bułgarsko-rumuńską i kierujemy się w stronę Timișoary w Rumunii, więc to jedziemy troszeczkę inną drogą. No i tam chyba gdzieś zanocujemy, znajdziemy jakieś fajne miejsce i zostaniemy tam na noc. No i jutro dalej ruszymy w drogę, no zobaczymy, co czas pokaże, to zobaczycie. No i tyle. Bułgaria przypomina trochę Rumunię, dużo pustostanów, w których i tak mieszkają ludzie. Znaczy się nie pustostanów, no, normalnych domów, rozpadliny są. Ludzie mieszkają. Podobne kraje do siebie. No i cóż, opuszczamy Bułgarię, stoimy na granicy rumuńsko-bułgarskiej, albo bułgarsko-rumuńskiej. W tą stronę bułgarsko-rumuńskiej. Jest trochę samochodów, ale w miarę to sprawnie idzie, także myślę, parę minut nam to zajmie. Będziemy no już... i będziemy przejeżdżać przez granicę. Będziemy w Rumunii. Tak, wracamy do Rumunii. Granicą tutaj jesteśmy w miejscowości Ruse. Jest Dunaj. Piękna rzeka, piękna, szeroka. Druga co do wielkości w Europie. Na pewno. Ma prawie 3000 km. No i płynie sobie i wpada do Morza Czarnego, tam gdzie my byliśmy właśnie w tej miejscowości rumuńskiej. W tej miejscowości, duże słowo, w tej wiosce, która nazywa się Vadu. Tam zaczyna się gdzieś delta Dunaju właśnie, gdzie my byliśmy.
Dobra, zobaczymy, jak ta granica nam szybko pójdzie. No to co, lecimy, trzeba. Jak się śmiejemy za każdym razem, że tam panka rozciągać okulary, to się śmieje, żeby dorobiła za. Tak. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czasami wyjść z samochodu, otworzyć bagażnik, sprawdzić. No, przemycamy. Tu granice są. Przemycamy. Bułgarsko-rumuńska i rumuńsko-węgierska. Sprawdzają. Są takie normalne granice z odprawą, powiedzmy, tą paszportową. Znaczy my przejeżdżamy na dowody osobiste, ale odprawy są. No i za każdym razem trzeba pokazać im dokumenty od auta, bo też chcą to widzieć, sprawdzić, czy auto nas nie kradzą. Tak. Prawdopodobnie. Ale dobrze. Ale to nie jest problem. Jedziemy, odprawiamy się, szukamy powoli jakiegoś miejsca na nocleg, patrzymy co jedzę, czy się jeszcze nie idziemy spać, ale... Nie tak powoli, bo jeszcze musimy przejechać jeszcze jakieś dobre 300-400 km Rumunii, bo w Rumunii jest fajniej. Nam się bardziej podoba. Nam się bardziej podoba Rumunia. Jedziemy w tamte ichne góry, gdzieś w kierunku Timișoara i tam zostaniemy sobie na noc. No coś tam pofilmujemy jeszcze z drogi na pewno. Jak coś będzie fajnego, to zatrzymamy się i jeszcze coś pofilmujemy. No i tyle. Dobra. To do później. Kończymy, bo już dojeżdżamy do Budek. Pa. Teraz już wjeżdżamy. Wjeżdżamy. Wielki most. Co dalej? Okazało się, że to nie było odprawa, bo było, tylko że nikogo nie było, ale tam jest opłata za most, 2 euro całe. No, tak właśnie nie wiemy, jak to tutaj działa, ale na razie zapłaciliśmy 2 euro za to, że wtedy przejedziemy tym mostem przez Dunajec. A Dunaj. W Polsce jest. Ja jestem w Polsce już. Zamówiliśmy sobie coś takiego. Zatrzymaliśmy się najpierw przy drodzym takim barze w restauracji przy drodze i zamówiliśmy sobie coś bliskiego. Coś takiego z grilla pani smażyła przy drodze. Mhm. Takie trochę jak chorwackie ciabatki. Dobre to. Bardzo dobre. Takie mięsko też zawijane z papryczką, ale bardzo, bardzo smaczne. Niemu. Pani mówi tylko po rumuńsku. Nie szło się dodać, karta była też po rumuńsku. Używaliśmy translatora Google, żeby zamówić to, co widzieliśmy tam. Stolik obok. Co widzieliśmy przy drodze, co by się smażyło. A najlepsze było to, że poszedłem do stolika obok i gość miał to samo i pokazałem palcem, że chcę coś takiego. No i dostaliśmy. Udało. Czyli możesz dogadać. Dobre. Dobre. No. Tutaj zatrzymaliśmy się w tej restauracyjce, a tu widzieliśmy z drogi, jak pani smaży na bieżąco właśnie te mięska, które jedliśmy. Fajnie, szybko. Teraz tam nic nie ma, bo oni smażą na bieżąco, co potrzeba. No i tak wylądowaliśmy w tej knajpce. Żarcie, rewelacja i cena z piwem, z kolą. Te dwa dania plus sałatka, coś tam jeszcze, zobaczyliśmy 40 zł. Nawet nie całe, bo jest inny przelicznik, ale naprawdę nie jest drogo. Całe. Obiad wyśmienity. No, teraz jeszcze taka sprawa, planując powrót, tak jak my mamy wracać do domu teraz i jedziemy, no główną część tej naszej podróży to jest ta Rumunia.
trzeba zawsze wziąć pod uwagę, że w Rumunii jeździ się naprawdę wolno. Znaczy wolno. Można jechać szybko, tylko drogi są kręte i jak się jedzie takimi głównymi drogami, tak jak my teraz jedziemy taką główną drogą, która jest naprawdę bardzo przyzwoita, dość szeroka, równa, tak jak wcześniej wspominaliśmy, ale jest to duży dość ruch, więc się nie pogoni. No i oczywiście drogi są bardzo kręte, akurat w tej środkowej części Rumunii, którą my teraz przejeżdżamy, jest bardzo dużo serpentyn, bardzo dużo zakrętów ostrych, no i niestety prędkość spada dość znacznie, mimo tego, że na przykład ograniczenia są do 90 na godzinę, ale to jest nie do zrobienia. No i co? I na przykład w tej chwili mamy do przejechania, tam zaznaczyliśmy sobie jakiś tam punkt docelowy, który chcemy przejechać, do którego chcemy dojechać i on jest w odległości 160 km od nas. No i co? I nawigacja pokazuje nam, że będziemy jechali praktycznie 3 godziny. Tak pokazuje Google Maps. I ja wiem, że na pewno te 3 godziny to będzie za mało. No ale jest to malowniczy kraj, bardzo fajny, polecam. Tylko trzeba zawsze brać poprawkę. No i tyle. Zobaczymy, jak się tu jechało dalej. A my zaczynamy serpentynem. No i tak to właśnie wygląda. O. Jak pokazałam przed chwilą na wyświetlaczu, no tych zawijasów jest troszeczkę, także no naprawdę weźcie pod uwagę to, że skoro Google pokazuje, że 2,5-3 godziny, to na pewno nie jest w stanie tego zrobić mniej, no chyba, że będziecie chcieli pędzić tutaj stówą, ale nie, to tak się da. Nie da się. No ale ma to swój. Tak. Dwa wsi Rumuny mieszkają. No i standardowy widok. Krowy na drodze. Bogaci się powołają krowy. Tak. Fajne liczki. No, tam do góry iść. Krzyczy. No i krowa ma pierwszeństwo. Dokładnie. No, na bok. Łyczki nasze. Bardziej na światło. Kraj, który nas raczej nie zdziwi. Nawet drogami. No dobra, dojechaliśmy do miejsca naszego przeznaczenia, znaleźliśmy sobie fajny kemping, znaczy to nawet nie jest kemping, to jest takie gospodarstwo prywatne, tutaj jest jakiś samochód, jakiś namiot, wszystko świetnie zrobione, fajnie to wygląda. Niestety jest już późno, bo jest godzina, w tej chwili jest godzina 9:20 i już jest ciemno, więc nic nie nagrywamy. Nagramy to jutro rano, to wy zobaczycie to w następnym filmie prawdopodobnie, jak to wygląda. Naprawdę świetny klimat. Tu czuć już troszeczkę taką Austrię, nie wiem, zabudowa jest troszeczkę inna, całe to gospodarstwo, to wszystko jest takie bardziej austriackie niż rumuńskie. No co, jechaliśmy dzisiaj, to jak widzieliście, no świetną trasą
No właśnie, i poruszaliśmy się, powiedzmy, dojechaliśmy do obwodnicy Bukaresztu, jadąc od strony Bułgarii. No i potem od strony Bukaresztu ruszyliśmy w stronę Pitești. Tu patrzę sobie na mapę, żeby powiedzieć, bo te nazwy rumuńskie są nieraz nie do wypowiedzenia. No właśnie, i ruszaliśmy na zachód, tak, na zachód. No i co? I tutaj dotarliśmy do miejscowości Ramniku Valcea. Nie wiem, jak to się czyta, no tak to się pisze. No właśnie, to jest trasa E81. Najpiękniejsza trasa, jaką widzieliśmy w Rumunii. Nawet ta trasa transfugarska chyba nie była tak malownicza jak ta trasa. To był taki kanion rzeki Aluty i droga miała jakieś 40-50 km, może nawet więcej. Jechało się tak malowniczą trasą, przepiękne lasy na zboczach tego kanionu, no rewelacja, po prostu zapiera dech w piersiach. Jakbyście byli kiedyś w Rumunii, mieli możliwość przejechania się drogą E81, czyli to jest między tym Sybinem a Ramnika Valece, Valcea, whatever. To jest naprawdę świetna trasa. Widzieliście ją już tu na filmie, ale tylko kawałki. No, aparat tego nie oddaje. Po drugie, tam ciężko było się, znaczy ciężko. No, nie mieliśmy za bardzo czasu, żeby się tam zatrzymać, a było tyle przepięknych miejsc, żeby coś tam pofilmować jeszcze i chcieliśmy dronem polatać i tak dalej, ale już było późno. My się nie spodziewaliśmy takich widoków i co jeszcze? No właśnie to, że dzisiaj planowaliśmy sobie podróż i tak jak powiedziałem wcześniej, z tym planowaniem w Rumunii to jest trochę słabo. Kiedy jedzie się, tak jak my jechaliśmy w tamtą stronę, kiedy nic nie trzeba było planować i zatrzymywaliśmy się, kiedy chcieliśmy i robiliśmy kilometrów tyle, ile chcemy, to nie było problemu. Natomiast teraz podczas powrotu do domu, no już coś planujemy, już zakładamy sobie, że przejedziemy 500, 800 czy tam 600 kilometrów. No i niestety te plany troszeczkę się pozmieniały, bo planowaliśmy, że dojedziemy sobie bliżej węgierskiej granicy, że zajmie nam to mniej czasu, no niestety. I właśnie co? Wyjechaliśmy, no mniejsza z tym, tam około godziny 9, po 9 z Bułgarii, no i lwią część jechaliśmy przez tą Rumunię i zajęło nam to 10 godzin, a przejechaliśmy jakieś 600 parę kilometrów. Więc z planowaniem to trochę słabo. No i też właśnie teraz planujemy na jutro, siedzę sobie z tabletem i patrzę na mapę. No, co z tego wyjdzie, to czas pokaże. No ale przepiękne widoki, naprawdę rewelacja. Dobra, nie zanudzam i nie oglądajcie już mojej głowy. Jutro będzie następny film. Pozdrawiamy i trzymajcie się.